Dzień dobry Państwu. Otwieram 12. sesję Rady Gminy Skórzec. Na podstawie listy obecności na sesji jest 15 radnych. Stwierdzam zatem prawomocność naszych obrad. Gorąco witam Panią i Panów Radnych. Witam Radnego Powiatowego, witam Panie i Panów Sołtysów. Wójta Gminy Skórzec, witam Pana Jerzego Długosza, zastępcę Wójta Pana Mirosława Semanowicza, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Panią Kierownik, Panią Mecenas. Witam przybyłych gości, witam wszystkich Państwa. Porządek obrad uległ zmianie. Pozwolę sobie przeczytać nowy porządek obrad. Otwarcie obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej w latach, na lata 2019-2025. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skórzec na 2019 rok. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. Podjęcie uchwały w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Skórzec. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skórzec. Przedstawienie opinii o kandydacie na ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. Przeprowadzenie tajnych wyborów ławnika. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję w latach 2020-2023. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Siedlcach. Sprawozdanie Wójta Gminy Skórzec z działalności w okresie międzysesyjnym. Wnioski, oświadczenia radnych, wolne wnioski, przyjęcie protokołu z poprzednich obrad i zamknięcie obrad. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem nowego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że nowy porządek obrad przyjęty został jednogłośnie. I przechodzimy do projektu pierwszej uchwały, a brzmi ona tak. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2025. Proszę o czytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Skórzec z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skórzec na lata 2019-2025. Na podstawie artykułu 226, 227, 228 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Skórzec uchwala, co następuje. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skórzec na lata 2019-2025 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 4/23/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skórzec na lata 2019-2025. Aktualną treść wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skórzec na lata 2019-2025 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2022 stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 4/23/18 Rady Gminy Skórcu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skórzec na lata 2019-2022.
Aktualny wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Objaśnienia do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy, więc uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Kto z pań i z panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Skórzec na lata 2019-2025? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Skórzec na lata 2019-2025 podjęta została jednogłośnie. Kolejny projekt. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skórzec na 2019 rok. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała wójta gminy Skórzec z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Skórzec uchwala, co następuje. Dokonuje się zmian w budżecie gminy Skórzec na rok 2019. Zwiększa się plan dochodu budżetu gminy o kwotę 239 732,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 36 262 241,13 zł, w tym dochody bieżące 35 493 001,62 zł, dochody majątkowe 769 239,50 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 46 844,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 40 086 442,34 zł, 34 w tym wydatki bieżące 33 397 651,69 zł, 69 groszy. Wydatki majątkowe 6 688 790 zł, 65 groszy. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na rok 2019 o kwotę 215 600 zł do kwoty 6 688 790 zł i 65 groszy. Aktualny limit wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez gminę Skórzec w 2019 roku określony w tabeli nr 3 uchwały nr 4 łamane na 24 łamane na 18 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na 2019 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 192 888 zł do kwoty 3 824 201,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy w kwocie 1 292 212 zł. W związku z dokonanymi zmianami ulegają zapisy zawarte w paragrafie 2 uchwały nr 4 łamane na 24 na 18 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na 2019 rok w brzmieniu ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 017 089,22 zł, który zostanie pokryty przychodami przychodzącymi z zaciąganego na rynku krajowym kredytu w kwocie 4 017 089,22 zł. Zastępuje się zapisem. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 824 201,22 zł, który zostanie pokryty zaciąganym na rynku krajowym kredytem w kwocie 2 531 989,22 zł i 22 wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy w kwocie 1 292 212 zł. W związku z dokonanymi zmianami zapis zawarty w paragrafie 3 ust. 1 uchwały nr 4 łamane na 24 na 18 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na 2019 rok w brzmieniu ustala się przychody budżetu w wysokości 6
43 100 zł z tytułu zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 043 100 zł otrzymuje brzmienie: ustala się przychody budżetu w wysokości 5 850 212 zł z tytułu zaciąganych kredytu na rynku krajowym w kwocie 4 558 000 zł. Wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy w kwocie 1 292 212 zł. Przychody budżetu w 2019 roku określone w tabeli nr 5 uchwały budżetowej po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planach wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa stanowiące tabelę nr 10 do uchwały nr 4/24/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Skórzec. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Kto z pań i z panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skórzec na 2019 rok? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wysłałem jeszcze jednego. Czy wszyscy zagłosowali? Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Skórzec na 2019 rok podjęta została jednogłośnie. Kolejny projekt. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Skórzec z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Skórzec uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 3 garaży powierzchnia 62 m kwadratowe znajdujących się w miejscowości Dąbrówka Łuk, ulica Garwolińska 36 na potrzeby Komisariatu Policji w Skurczu na okres 10 lat. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Skórzec. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie przetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. Dotychczasowy najemca lokali użytkowych 3 garaży o powierzchni 72 m kwadratowych znajdujących się w miejscowości Dąbrówka Łuk, ulica Garwolińska 36 zwrócił się z prośbą o umożliwienie dalszego wynajmowania powyższego, czyli 3 garaży na okres 10 lat. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 9 litera A do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy. Stosownie do artykułu 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, za zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności nieruchomości mogą być między innymi przedmiotem oddania w najem. Jak wynika z artykułu 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawarcie umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata następuje w drodze przetargowej. Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Przedmiotowa uchwała podejmowana jest w celu zapewnienia pomieszczeń garażowych o powierzchni 72 m2 znajdującego się w miejscowości Dąbrówka Łuk, ulica Garwolińska 36 dla potrzeb Komisariatu Policji w Skórku i pozwoli przedłużyć umowę najmu z dotychczasowym najemcą na okres 10 lat do dnia 31 października 2029 roku. W związku z powyższym zasadne jest jej podjęcie. Dziękuję. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego podjęta została jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Skórzec. Proszę o czytanie. Uchwała Rady Gminy Skórzec w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Skórzec. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustaw z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy i artykułu 60 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W związku z artykułem 2 punkt 107 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rada Gminy Skórzec uchwala co następuje. Przyjmuje się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Skórzec stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Skórzec. Traci moc uchwała nr 18/136/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami gminy Skórzec. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Kto z pań i z panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Skórzec? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Jeszcze raz. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Skórzec? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Przewodniczący, jeszcze tylko przycisk. Kto jest przeciwny? Nie, przejedziemy dobrze. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Skórzec podjęta została jednogłośnie. Uchwała w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Proszę o czytanie. Uchwała Rady Gminy Skórzec w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, artykułu 30 ust. 6 punkt 1, 2 i 3 oraz ust. 6a w związku z artykułem 91d punkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy Skórzec uchwala co następuje. W załączniku do uchwały 23/154/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zmienianej uchwałą nr 5/40/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i uchwałą nr 30/215/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie. Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela sprawującego funkcję kierownika świetlicy, wychowawcy klasy, nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, opiekuna stażu. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego stosownie do zajmowanych stanowisk i sprawowanej funkcji określa poniższa tabela. Dyrektor szkoły do 12 oddziałów, wysokość dodatku 600 do 1000 zł, 13 oddziałów więcej 800, 1800. Wicedyrektor szkoły 300 do 900, kierownik świetlicy szkoły od 300 do 900, wychowawca klasy 300 zł, nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym 150 zł, opiekun stażu 100 zł. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły w granicach stawek określonych w regulaminie ustala wójt gminy, uwzględniając wielkość i strukturę organizacyjną szkoły, liczbę oddziałów w szkole, liczbę uczniów, typ szkoły, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich funkcjonuje szkoła, warunki organizacyjne, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, wprowadzenie świetlicy, stołówki, wyniki pracy szkoły. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora szkoły i kierownika świetlicy w granicach stawek określonych w regulaminie ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę zakres i złożoność zadań powierzonych nauczycielom oraz warunki ich realizacji. W razie zbiegu tytułu dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Skórzec. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wypłata dodatków i innych składników wynagrodzenia nastąpi z wyrównaniem od 1 września 2019 roku. Dziękuję. Kto z pań i z panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Panie przewodniczący, zanim zaczniemy głosować, ja mam jedno pytanie. Mogę zapytać? Proszę. Chodzi mi o tą tabelę. Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym. Czyli to wszystkie oddziały przedszkolne łącznie z przedszkolem? Z tym naszym przedszkolem też, tak? To znaczy, że chodzi tylko o zerówki, tak? Nie. Tak, wszystko jasne. Dziękuję. Kto z pań i z panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli podjęta została jednogłośnie. Kolejna uchwała w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu do prowadzenia postępowania, wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skórzec. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Skórzec w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skórzec. Na podstawie artykułu 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i artykuł 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Rada Gminy Skórzec uchwala, co występuje. Upoważnia się kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skórzec. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Skórzec. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Skórzec w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec. Na podstawie artykułu 90m ust. 2 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Rada Gminy może upoważnić kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Upoważnienie musi zostać podjęte przez Radę Gminy w formie uchwały.
Obecnie w gminie Skórzec sprawy stypendiów i zasiłków szkolnych prowadzi pracownik urzędu gminy zajmujący się oświatą. Z uwagi na to, że przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym opiera się na kryterium dochodowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, ośrodki pomocy mają większą wiedzę w zakresie potrzeb rodzin z niskimi dochodami i większe doświadczenie w postępowaniach wymagających ustalania wysokości dochodów. Ponadto dla osób korzystających z pomocy gminnego ośrodka pomocy społecznej będzie wygodnie w jednej instytucji składać wnioski na różnego rodzaju świadczenia. Jest stypendia socjalne i zasiłki socjalne dla dzieci. W związku z tym przekazanie spraw pomocy materialnej w charakterze socjalnym kierownikowi GOPS w Skurczu jest w pełni uzasadnione. Dziękuję. Kto z pań i z panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skurczu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skurzec, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skurczu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skurzec podjęta została jednogłośnie. Kolejny punkt z porządku obrad. Przedstawienie opinii o kandydacie na ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach. Jak państwo wiecie, takie postępowanie w ostatnim czasie było przeprowadzane tutaj przez Radę i przez Urząd. Zgłosił się jeden kandydat do sądu, na ławnika do sądu okręgowego. Pozwolicie państwo, że zapoznam wszystkich z opinią komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu. I pan komendant pisze, w odpowiedzi na pismo z dnia 4 września 2019 roku dotyczące kandydata na objęcie stanowiska ławnika sądowego na kadencję 2020-2023, a jest to pani Marzena Joanna Cabaj, uprzejmie informuję, że wyżej wymieniona nie figuruje w policyjnych systemach informacyjnych. I podpisał naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, młodszy inspektor Piotr Sierawski. To jest opinia komendanta wojewódzkiego i na podstawie tej opinii wydaliśmy opinię zespołu, który prowadził pracę w związku z kandydaturą. I pozwolicie państwo też, że zapoznam was z tą opinią. Opinia o kandydacie zgłoszonym na ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 24 września 2019 roku. Zespół do spraw zaopiniowania kandydata na ławnika powołany uchwałą nr 9/64/19 Rady Gminy Skurzec dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów w składzie Krzysztof Kuźma, Grzegorz Skóra, Tomasz Mędza, Paweł Marciniak, Mirosław Kowalczyk zgodnie z artykułem 163 paragraf 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych opracowuje i przedstawia na sesji Rady Gminy opinię o zgłoszonym kandydacie, w szczególności w zakresie spełniania przez niego wymogów określonych w ustawie. Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi Radą Gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzorów karty zgłoszenia. Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach pismem z dnia 11 maja 2019 roku skierowanym do przewodniczącego Rady Gminy poinformował o ustalonej przez Kolegium Sądu Okręgowego w Siedlcach liczbie ławników wybieranych przez Radę Gminy Skurzec, a mianowicie jednym kandydacie do Sądu Okręgowego w Siedlcach. Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu 30 czerwca 2019 roku. O terminie oraz o sposobie dokonywania zgłoszeń opinia publiczna została poinformowana przez zamieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Na ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach
została zgłoszona Marzena Joanna Cabaj, zamieszkała Dąbrówka Stany. Zgłoszenia dokonało w dniu 30 czerwca 2019 roku 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stałe na terenie gminy Skórzec. Powołany zespół do oceny kandydatów na ławników na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2019 roku dokonał sprawdzenia, czy zgłoszenie spełnia wymogi określone w ustawie i rozporządzeniu, czy zawiera odpowiednie załączniki, a także czy wpłynęło do Rady Gminy w ustawowym terminie. Zespół ustalił, że zgłoszenie spełnia wszelkie wymagania formalne wskazane w artykule 162, paragraf 1.5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych. Następnie Rada Gminy w Skórcu podjęła uchwałę z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydacie na ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2020-2023, z którą przed chwilą Państwa zapoznałem. Zespół zapoznał się z pozytywną informacją o kandydacie sporządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu z dnia 12 września 2019 roku. Zapoznają się z pozytywną opinią komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu. Zespół dokonał oceny, czy kandydat na ławnika spełnia wymogi ustawowe określone w artykule 158 i artykule 159 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, to jest posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Nie przekroczył 70 lat, jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Nie jest osobą zatrudnioną w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze. Osobą wchodzącą w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Nie jest funkcjonariuszem policji oraz inną osobą zajmującą stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń. Nie jest adwokatem i aplikantem adwokackim, radcą prawnym i aplikantem radcowskim, duchownym, żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariuszem służby więziennej, radnym gminnym, powiatu i województwa. Po dokonaniu analizy przedłożonych dokumentów i zapoznaniu się z opinią komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu, zespół stwierdza, że pani Marzena Joanna Cabaj spełnia wszelkie wymogi ustawowe i może kandydować na ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach. Wymienione wyżej dokumenty, protokół z przebiegu posiedzenia zespołu oraz lista obecności stanowią odrębną dokumentację do wglądu w Urzędzie Gminy Skórzec. Podpisy członków: Krzysztof Kuźma, Tomasz Mędza, Skóra Grzegorz, Kowalczyk Mirosław i Paweł Marcin. I to jest właśnie opinia zespołu do oceny kandydatury, z którą Państwa zapoznałem. A teraz przejdziemy do ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. Proszę o czytanie projektu uchwały. Rada Gminy Skórzec z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 160 paragraf 1 ustawy z 27 lipca 2001 roku Prawa o ustroju sądów powszechnych uchwala się, co następuje. Ustala się regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Panie i panowie radni mają przed sobą w materiałach dostarczonych przed sesją był regulamin. Myślę, że wszyscy zapoznali się z treścią tego regulaminu. Ja sobie pozwolę tylko streścić. Będzie potrzebna komisja skrutacyjna, która będzie wyłoniona spośród Państwa radnych, także zapraszam do zgłaszania się. Będzie to trzyosobowa komisja skrutacyjna. Wybory będą się odbywały w sposób tajny, w tym tutaj wskazanym za Państwem miejscu, poprzez wyczytanie
zgodnie z listą obecności kolejnych radnych i Państwo radni będziecie przychodzić i oddawać swój głos. Zasady głosowania są jasne, mamy jednego kandydata. Myślę, że w materiałach wszystko było jasno wytłumaczone, prawda? Wszyscy wiemy, jak głosować, jeśli chodzi o Państwa radnych, tak? No to myślę, że nie będziemy już czytali całego regulaminu, on dosyć obszerny jest. Zapraszam do zgłaszania się kandydatów do komisji skrutacyjnej. Trzy osoby potrzebujemy. A, przepraszam, tak. Wróćmy jeszcze, tak, do uchwały. Kto z pań, z panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądu powszechnych podjęta została jednogłośnie. Także wracając do tego punktu, do którego troszeczkę wybiegłem, proszę o trzech chętnych spośród radnych na członków komisji skrutacyjnej. No szybciutko, to proponuję nas trzech, żebyś zamieszany. Bardzo dziękuję. Proszę o ciszę. Przystępujemy do procedury głosowania. Przeprowadzamy tajne wybory ławnika. Zapraszamy, Tomasz Dąbrowski. Thank you.
głosowania, ale no, wiesz, że do mnie nie przyszło to? No.
odczytanie protokołu z wynikami. Protokół ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych sporządzony na sesji w dniu 25 września 2019 roku na kadencję 2020-2023. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Tomasz Mędza, członek komisji skrutacyjnej radny Paweł Naksilak, członek komisji skrutacyjnej radny Mariusz Duber. Po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Gminy 15 obecnych na sesji, uprawnionych do głosowania 15. Na ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach zgłoszono kandydaturę pani Marzeny Joanny Cabaj. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów oddanych na kandydata Marzenę Joannę Cabaj za wyborem kandydata na ławnika 14 głosów, przeciw wyborowi kandydata na ławnika 1 głos, bez dokonania wyboru 0 głosów. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Marzena Joanna Cabaj uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciwko wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach. Gratuluję. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu komisji skrutacyjnej. Gratulujemy pani Marzenie. Czy pani chce coś powiedzieć? Pani Marzenie. Dziękuję państwu za możliwość pogłębiania swojej wiedzy i nowych doświadczeń, tak? Będę się starała jak najlepiej reprezentować naszą gminę. Dziękuję. Po głosowaniu wybora. Na ławników będzie uchwała w tej sprawie. Proszę o uchwała w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję w latach 2020-2023. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Skórzec z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję w latach 2020-2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 160, 163, 164, paragraf 1 ustawy z 27 lipca 2001 roku prawa o ustroju sądów powszechnych Rada Gminy Skórzec uchwala, co następuje. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach pierwszego Wydziału Cywilnego została wybrana Marzena Joanna Cabaj. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Skórzec do przesłania uchwały wraz z dokumentami, o których mowa w artykule 162 paragraf 2-4 ustawy z 27 lipca 2001 roku prawa o ustroju sądów powszechnych prezesowi Sądu Okręgowego w Siedlcach najpóźniej do końca października. Protokół tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Skórzec z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję w latach 2020-2023. W związku z pismem numer A kreska 01/20/2/19 prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach z 15 maja 2019 roku Rada Gminy jest kompetentna do dokonania wyboru jednego ławnika dla potrzeb Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2020-2023. W terminie do 30 czerwca bieżącego roku wpłynęła jedna kandydatura na ławnika. Rada Gminy Skórzec zgodnie z ustawową kompetencją wszczęła stosowną procedurę wyboru nowych ławników na kolejną kadencję. Powołany zespół do oceny kandydatów na ławników dokonał sprawdzenia, czy zgłoszenie spełnia wymogi określone w ustawie i rozporządzeniu, czy zawiera odpowiednie załączniki, a także czy wpłynęło do Rady Gminy w ustawowym terminie. Zespół ustalił, że zgłoszenie spełnia wszelkie wymagania formalne wskazane w artykule 162 paragraf 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawa o ustroju sądu powszechnych.
Następnie Rada Gminy Skórzec podjęła uchwałę z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2020-2023. Po otrzymaniu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji i po zapoznaniu się z nią, Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników wydał opinię na temat spełnienia przez kandydata wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Wyżej wymienione opinie zostały przedstawione Radzie Gminy Skórzec przed przystąpieniem do tajnego głosowania. Po uzyskaniu informacji, że kandydat na ławnika spełnia wymogi ustawowe dla kandydatów na ławników, to jest posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczył 70 lat, jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, nie jest osobą zatrudnioną w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osobą wchodzącą w skład organów, od których orzeczenia może żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, nie jest funkcjonariuszem policji oraz inną osobą zajmującą stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, nie jest adwokatem i aplikantem adwokackim, radcą prawnym i aplikantem radcowskim, duchownym, żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariuszem służby więziennej, radnym gminy, powiatu i województwa, radni zgodnie z artykułem 160 paragraf 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych przystąpili do wyboru ławnika w głosowaniu tajnym. W związku z uzyskaniem przez kandydata wymaganej większości głosów na ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach pierwszego Wydziału Cywilnego została wybrana pani Marzena Joanna Cawaj. Dziękuję. Kto z pań i z panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję w latach 2020-2023? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję w latach 2020-2023 podjęta została jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu i nadania statutu. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Skórzec z dnia 25 września 2019 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu i nadania statutu. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 9, artykułu 9 ust. 1, artykułu 18 ust. 2 punkt 2 litera H, artykułu 40 ust. 2 punkt 2 i artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 9 ust. 1, artykułu 11 ust. 1 i artykułu 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Rada Gminy Skórzec uchwala, co następuje. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2020 roku samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu. Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu ma siedzibę w Skórcu przy ulicy Siedleckiej 3 i działa na terenie Gminy Skórzec. Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją kultury utworzoną w celu wykonywania zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej. Nadaje się statut Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu, określający jego szczegółową organizację i zadania stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Skórzec. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od stycznia 2020 roku. Dziękuję. Kto z pań i z panów radnych? Mam pytanie, czy jest sens powoływanie teraz ośrodka gminnego kultury, skoro nie mamy nawet dla niego lokalu? To będzie kolejne biurko, które będzie ktoś siedział, będzie tylko kierownikiem i prowadził jego. Nie mamy ani lokalu, przecież lokale obserwane są. Panie radny, ja mam pytanie, podejmie się pan na przykład zorganizowania Mistrzostw Europy, które będą na jesieni? No, mamy ośrodek na przykład Skórzec, który jest, zajmuje się sportem. Ale to jest impreza kulturalna i sportowa, no ale to jest... Ma całkiem, no mamy również gluks w Gołąbku, to może Gołąbek zorganizuje. W Rali też było jakieś spotkanie, też zorganizowało.
sprawie prosimy, bo sprawa była dyskutowana na komisjach. Takiego pytania nie było, ale rozumiem, że wypłynęło na... W gronie się wszyscy wiedzą. No jest to zadanie własnej gminy, tak zresztą jak tutaj w uzasadnieniu uchwały jest. W sprawach takich, jakie główne zadanie? To oczywiście organizator, popularyzator, koordynator działalności kulturalnej, to osoba, która musi przygotować i przedstawić Radzie Gminy na następny rok kalendarz imprez kulturalnych, promocyjnych naszych gmin. No na razie oczywiście nie ma oddzielnego, tak powiem, domu kultury. Będzie to mieścić się oczywiście w pokoju tutaj w Urzędzie Gminy, ale w przyszłości uważam, że są takie możliwości, chociażby świetlica z dużą salą, wtedy, kiedy minie ten okres, że tak powiem, trwałości projektu, gdzie zewnętrzne środki przyszły, będzie można tam je rozbudować i z prawdziwego zdarzenia zrobić siedzibę bloku. Zadań jest naprawdę wiele do wykonania. W tej chwili nawet imprezy masową nie mam kto zorganizować, bo tak naprawdę wójt sam tego nie może zrobić, bo wyraża zgody komuś. W tym roku, ale są firmy zewnętrzne, które też można zorganizować. Firma zewnętrzna, tak, ale to panie radny, było to dyskutowane, za chwilę będziecie głosowali nad ten temat. To trzeba też płacić, nikt za darmo tego nie zrobi, tak trzeba. A nie pójdzie. No oczywiście. Ale ja się nie denerwuję, tylko mówię, było to dyskutowane. Ja uważam, że jest to celowe, chociażby strona internetowa gminy, która leży, Ja jak słyszałem tutaj na różnych dyskusjach, to postulowaliście Państwo, że postulowanie blogu, ja słyszałem przynajmniej takie głosy, stąd inicjatywa pana wójta właśnie, utworzenie tej instytucji. Dziękuję. Proszę jeszcze o czytanie uzasadnienia do projektu uchwały. Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Skórze z dnia 25 września 2019 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury Skórczu i nadania statutu. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnych jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Do ustawowych zadań własnych gminy należy bowiem zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty również z zakresu kultury. Stosownie do artykułu 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Na podstawie artykułu 11 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator wydaje akt o utworzeniu instytucji kultury, który określa jej przedmiot działania, nazwę i siedzibę. W przypadku gminy instytucji kultury jest to uchwała Rady Gminy. Instytucja kultury uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Statut określa szczegółową organizację i zadania zawierając enumeratywnie wymienione elementy, nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury. Zakres działalności, organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania, określenie źródeł finansowania, zasady dokonywania zmian statutowych oraz postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić. W gminie Skórzec nie było dotychczas ośrodka kultury, miejsca integracji i animacji społecznej społeczności lokalnej. Powstanie gminnego ośrodka kultury umożliwi prawidłową realizację zadań o charakterze kulturalnym. Przyczyni się do rozwoju kultury na terenie gminy oraz umożliwi sprawniejsze organizowanie wystaw, konkursów, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów oraz innych przedsięwzięć. Prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie warsztatów i kół zainteresowań, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie przedmiotów związanych z historią gminy oraz popularyzowanie walorów historycznych i turystycznych gminy. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. Dziękuję. Kto z pań i z panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu została podjęta.
Kolejny punkt z porządku obrad. Informacja przewodniczącego Rady o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Siedlcach. Jak wszyscy Państwo wiecie, takie oświadczenia każdy radny ma obowiązek składać na koniec roku i z tego obowiązku wywiązali się wszyscy. Niemniej jednak Urząd Skarbowy przesyła taką analizę. Pozwolę sobie odczytać pismo skierowane do Urzędu Gminy, właśnie z Urzędu Skarbowego w Siedlcach. Zgodnie z postanowieniem artykułu 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uprzejmie informuje, iż dokonano analizy oświadczeń majątkowych przekazanych pismem nr RO0043.1.2019 z dnia 20 lutego 2019 roku. Wpływ do Urzędu Skarbowego 22 lutego 2019 roku. Po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych uwzględniono informacje będące w posiadaniu Urzędu Skarbowego zawarte m.in. w deklaracjach podatku od czynności cywilnoprawnych, aktach notarialnych i zeznaniach w podatku od spadków i darowizn. W wyniku dokonanej analizy stwierdzono pewne nieprawidłowości. O nieprawidłowościach każdy z zainteresowanych został na posiedzeniu komisji wspólnych w dniu wczorajszym poinformowany i taką wiedzę posiada i na przyszłość rozumiem, że tych nieprawidłowości już nie będzie. To taka analiza. To przekażemy pani Natalii po obradach sesji. Bardzo dziękuję państwu radnym za głosowanie poszczególnych uchwał. Ja chcę tylko przypomnieć, że praktyką już Rady jest zawsze uczestniczenie w posiedzeniach wspólnych komisji przed sesjami, stąd tak sprawne i szybkie przeprowadzenie samych obrad sesji w dniu dzisiejszym. Wszystkie właśnie poszczególne projekty uchwał zostały przedyskutowane w dniu wczorajszym, 24 września. Kolejny punkt z porządku, sprawozdanie wójta gminy Skórzec z działalności w okresie międzysesyjnym. Prosimy panie wójcie. Dziękuję panie przewodniczący za głos. Szanowni państwo, chciałbym poinformować, że praktycznie w ostatnim okresie właśnie pomiędzy sesjami została zakończona przebudowa i rozbudowa ulicy Cmentarnej, czyli etap drugi i trzeci. Tutaj chciałbym poinformować państwa, że inwestycja ta otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie w wysokości 260 tysięcy złotych, także te pieniądze wrócą do budżetu gminy. Jest to 75% wartości tej inwestycji. Również przed odpustem pracownicy pracujący na terenie gminy, wykonujący prace użytecznie społeczne, przygotowali ten teren wokół stawu, tam częściowo zostały powycinane te krzaki, ten teren został przełknięty i jak dojdzie już do oficjalnego odebrania tej inwestycji, no tam zostały sprawy kosmetyczne, czyli zagospodarowanie poboczy i tych terenów zieleni, które tam się znajdują. Trwa również budowa świetlicy w Żelkowie. Tu chciałbym podziękować panu sołtysowi za taki społeczny nadzór i informowanie o każdej sytuacji, która tam budzi niepokój na tej budowie, ale budowa idzie zgodnie z harmonogramem i w najbliższym czasie świetlica w Żelkowie zostanie oddana do użytku. Również chciałbym poinformować, że zgodnie z harmonogramem trwa rozbudowa oczyszczalni. Te prace budowlane, które się rozpoczęły, przebiegają zgodnie z harmonogramem. Tak samo zgodnie z harmonogramem odbywa się rozbudowa szkoły w Dąbrówce Stany. To są takie dwie największe inwestycje, które w chwili obecnej realizujemy na terenie gminy. Oczyszczalnia będzie kosztowała budżet gminy około 4,5 miliona, natomiast szkoła w Dąbrówce Stany około 6 milionów, ale jak na razie to wszystko odbywa się, tak jak powiedziałem, zgodnie z harmonogramem. I chciałbym jeszcze przypomnieć, że właśnie szkoła w Dąbrówce Stany otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 1 000 000 złotych, czyli te pieniądze również pozostaną w budżecie gminy. Zaczynają spływać projekty dotyczące modernizacji i rozbudowy oświetlenia na terenie gminy.
Wpłynęły już 3 projekty. Tak w najbliższym czasie będzie, do końca roku zostanie zrealizowany projekt oświetlenia w Dąbrówce Łuk na ulicy Sosnowej. To jest 30 tysięcy złotych w Dąbrówce Stany i w Gołąbku na ulicy Osiedlowej. Te projekty już mamy. Tylko, że mówię, no, zostało zabezpieczone w budżecie gminy 100 tysięcy złotych, a te 3 projekty to jest 90 tysięcy złotych. Także na ten rok, na razie, nawet jak projekty spłyną, to nie, będziemy musieli poczekać do 2020 roku na pozostałe, bo jeżeli chodzi o oświetlenie, to projekty spłyną z Dąbrówki, bo jeszcze nie spłynęły na razie, ale Dąbrówka Łazy, Dąbrówka Łuk, ulica Brzozowa, Teodorów, Żelków, w dwóch punktach w Żelkowie, Grala, Skarżyn i Czerniejew. To w 2020 na początku będziemy to realizowali. Proszę Państwa, chciałbym również poinformować, że w poprzednim tygodniu wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy i z moim zastępcą byliśmy na spotkaniu w Warszawie z dyrektorem Dąbrowskim odpowiedzialnym za inwestycje, jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie. No i tutaj troszeczkę nas, jak to się mówi, ostudzono, dlatego że dopiero, znaczy poinformowano nas, jeden z internautów na tygodniku w Siedleckim wypowiadał się, że to już wszystko jest gotowe, jeżeli chodzi o przebudowę tej drogi wojewódzkiej 803 na odcinku od Skórca do końca gminy. Okazuje się, że nic nie jest gotowe, proszę Państwa. Nie ma projektu, nie ma nic, tą procedurę dopiero rozpoczynamy. I pan dyrektor powiedział, że cała procedura przebudowy, znaczy przygotowanie projektu potrwa 24 miesiące, czyli 2 lata. Uzyskiwanie wszystkich pozwoleń, uzyskiwanie jakichś tam, znaczy wykonanie samego projektu. Niemniej jednak ze strony Urzędu Gminy tą procedurę rozpoczynamy i będziemy się starali, żeby to nie było 24 miesiące, tylko żeby ta procedura projektowania i przygotowania i wszystkich dokumentów potrwała jak najkrócej, ale ze strony Urzędu Marszałkowskiego deklaracja jest taka, że chcą tą drogę dalej przebudowywać i postaramy się, żeby jak najszybciej właśnie ta inwestycja się rozpoczęła. Oczywiście jest to inwestycja Urzędu Marszałkowskiego, a nie Urzędu Gminy. Urząd Gminy tylko w tej inwestycji będzie partycypował w kosztach, czyli ewentualnie projekt, który będzie przygotowywany, będzie pokryty z pieniędzy budżetu gminy. Jeżeli chodzi o inne inwestycje realizowane, to w miejscowości Trzciniec trwa stabilizacja dróg, czyli przygotowywania tych dróg na razie tym kruszywem betonowym. Ja uważam, że jak na razie i w odczuciu mieszkańców, i w odczuciu moim, ta stabilizacja dróg tym kruszywem betonowym się sprawdza i to jest dobry podkład pod przygotowanie drogi do późniejszego wyasfaltowania takiej drogi. Chciałbym również poinformować, że dwie nasze szkoły, czyli szkoła w Dąbrówce Stany i w Skórcu, wystartowały w takim projekcie i pod wpływem Urzędu Gminy, a tu szczególnie zastępcy przewodniczącego Rady Gminy, który taki projekt znalazł, i te dwie szkoły wystartowały do tego projektu i otrzymały dofinansowanie w wysokości 42 tysięcy złotych. Za te pieniądze zakupią dwie mobilne pracownie internetowe do szkół. Czyli warto szukać w internecie takich ciekawych projektów, startować w tych projektach, bo pieniądze zewnętrzne właśnie w taki sposób można pozyskać. Jeżeli chodzi o tą dzisiejszą uchwałę dotyczącą powołania Gminnego Ośrodka Kultury, proszę Państwa, na terenie praktycznie wszystkich gmin takie ośrodki kultury funkcjonują. Skórzec jako jedna z największych gmin w powiecie siedleckim takiego ośrodka kultury nie ma, a jest to instytucja, która będzie nadzorowała i koordynowała te wszystkie działania kulturalne, bo ja uważam, że takich rzeczy jak właśnie dzieje się na terenie gminy bardzo dużo, a do tej pory no jakoś no, nie było właśnie tej instytucji, zresztą pan były wójt też wielokrotnie podkreślał, że taka instytucja powinna się znaleźć w strukturach Urzędu Gminy powiem Państwu, że również patrząc na dzieci w szkołach, ten potencjał artystyczny naszych dzieciaków w szkołach jest ogromny, ale do tej pory no, pojedynczy nauczyciele w szkołach zajmowali się tym, a ja uważam, że ośrodek kultury będzie miejscem, gdzie te dzieci będą mogły te swoje artystyczne pasje realizować, dlatego też jestem
zupełności przekonany, że taka instytucja, wiadomo, że nie od razu z Kraków zbudowano, na razie musi powstać zespół ludzi, którzy muszą się ze sobą zegrać, którzy mają wyznaczyć kierunki działania, a jeżeli chodzi o siedzibę, to będziemy z czasem myśleli, tak jak tutaj jest to również projekt rozbudowy w najbliższych latach bazy sportowej, dlatego że nasz zespół, który mamy na terenie klub sportowy Naprzód Skórzec, jest klubem wyróżniającym się pod względem osiągnięć sportowych na tle powiatu i tak żartobliwie mówię, że to jest zespół za silny na okręgówkę, a za słaby na czwartą ligę. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o wychowanków, to chciałbym powiedzieć, że wychowanek Naprzodu Skórzec, pan Krawczyk trafił do Górnika Zabrze. Następny 15-letni wychowanek Naprzodu Skórzec gra w Legii Warszawa. Z tego nie wiem, czy to jest potwierdzona informacja, ale takie informacje do mnie docierały, że jest w kadrze narodowej do lat 15. No to jeżeli mamy tak uzdolnione dzieci na terenie gminy, to wspierajmy i kulturę, i sport, i idźmy w tym kierunku, żeby te dzieciaki gdzieś mogły się realizować, bo wiadomo, że w ciągu jednego roku taki sportowiec nie wykształci w sobie takich zdolności, jakie w ciągu wielu lat trenowania, ale on musi mieć zaplecze, on musi mieć odpowiednich trenerów, dlatego też ze strony Urzędu Gminy działalność sportowa i działalność kulturalna będą jak najbardziej wspierane. Chciałbym również poinformować Państwa, że ostatnie dwa tygodnie, no praktycznie trzy tygodnie, to były spotkania w miejscowościach poszczególnych w ramach Funduszu Sołeckiego. Bardzo ciekawe spotkania, na których dowiaduje się od Państwa o Państwa problemach, o tym, co w każdej miejscowości można zrobić. Tych spotkań zostało jeszcze tylko dwa, także kończymy już te spotkania w ramach tego Funduszu Sołeckiego. No ale w większości miejscowości społeczność w każdej miejscowości zgodnie decydowała o tym, na co te pieniądze z 2020 roku z Funduszu Sołeckiego mają być przeznaczone. Także to z mojej strony tyle. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego, co powiedziałem przed chwilą, to proszę. Dziękuję panu wójtowi za sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Wnioski o oświadczenie radnych zgłaszał chęć zabrania głosu pan Mirosław Kowalczyk, proszę. Tak. Chciałem w imieniu pani dyrektor i całej społeczności szkolnej w Żelkowie podziękować za te 10 tysięcy, które uchwalono. No i tutaj pani dyrektor przesyła takie krótkie podziękowanie. W imieniu własnym oraz całej społeczności szkolnej Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii serdecznie dziękuję panu wójtowi i państwu radnym za udzielenie wsparcia finansowego na zakup rolet zewnętrznych do sali gimnastycznej. Dzięki Państwa ofiarności planowana inwestycja będzie zrealizowana jeszcze w tym roku. Zabezpieczenie okien przed nadmierną ekspozycją słoneczną spowoduje, że możliwe będzie korzystanie z sali gimnastycznej w upalne dni, a także wykorzystanie uroczystości organizowane dla lokalnej społeczności, w tym również mieszkańców gminy Skórzec. Z wyrazami szacunku Małgorzata Starczyk. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Czyli te one już są zamontowane, panie radny, czy? Jeżeli. Jeszcze nie, ale tam już cała procedura jest uruchomiona. Dziękuję. Ktoś jeszcze chce coś z panów radnych powiedzieć? Nie widzę. To ja, proszę państwa, pragnę zakomunikować, że stosownie do paragrafu 55 ustęp 1 Statutu Gminy Skórzec z dnia 11 października 2018 roku na moje ręce jako przewodniczącego Rady Gminy wpłynął wniosek o powstaniu Klubu Radnych pod nazwą Klub Radnych Gminy Skórzec razem dla Gminy Skórzec. To było właśnie w dniu dzisiejszym i taki wniosek z podpisami członków trafił na moje ręce. To tyle chciałem przekazać jako informację. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie Wójcie, tam twórcę na ten przepływ, tam trzeba ten nakład położyć. Już jest zamówiony. Tak, 3 tony, tak? Tak. No, jest zamówiony tak, że w najbliższych dniach ten przepływ i ten znaczek po tym grali, co to tam tego zginął, na być zrobiony. Znaczy,
ale ja mam pytanie, to pani zapisze, że tam jest znak, że znaczy zginął jakiś znak, że dopuszcza się ruch lokalny, tak? Czy no tak, tam, tak. To trzeba sprawdzić w organizacji ruchu, czy taki znak tam był, czy to była samowola drogowa. Planie organizacji na droga gminna Grala Wólcha Kobyla. Na wjeździe na tą drogę gminną był tam znak. Trzeba sprawdzić. Poprawdzę jeszcze z góry. Są jeszcze jakieś pytania? Czy państwo są też nowe? Nie widzę. Kolejny punkt z porządku, przyjęcie protokołu z poprzednich obrad. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzednich obrad? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że protokół z poprzednich obrad przyjęty został jednogłośnie. Jeszcze pan wójt prosi o głos. Szanowni państwo, korzystając z tego, że sesja Rady Gminy jest transmitowana, chciałbym zwrócić się do mieszkańców gminy. Otóż na stronie internetowej gminy jest ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarza w naszej gminnej bibliotece. To jest pół etatu, ale wszelkie osoby, które spełniają kryteria zawarte w tym ogłoszeniu, bardzo bym prosił o składanie ofert do urzędu, znaczy do gminnej biblioteki publicznej. Dziękuję. Dziękuję. Wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji. Zatem zamykam obrady 12. sesji Rady Gminy Skórzec. Dziękuję państwu.